Dzień dobry, nazywam się Jarosław Freszke z firmy Sprintcar. Chciałbym Wam zaprezentować autko, jakie dzisiaj przywieźliśmy na targi. W zasadzie dwa autka. Tu mamy Volkswagen Crafter w wersji GT z dachem, z namiotem. Tam obok jest T6, czyli taki nasz model Go, też z namiotem. A teraz bliżej opowiem o tym aucie. To jest baza Volkswagen Crafter, w tym przypadku fabrycznie nowy. W fajnym wyposażeniu, skrzynia automat, długość auta 6 metrów. Na dzień dobry na wejściu mamy moduł kuchenny, stolik, który można opuścić i z niego korzystać. Idąc dalej, jadalnia, wysuwany blacik, uchylny fotel dwuosobowy, który oczywiście możemy zmienić w łóżko, szafka, wejście do namiotu, do góry. Oczywiście na czas jazdy namiot chowamy i możemy się już poruszać z większą prędkością, kiedy namiot jest schowany. Tutaj mamy w tym aucie akurat łóżko z tyłu w poprzek. Zastosowaliśmy wykusze po bokach, a więc długość jest niecałe 2 metry, dokładnie 195 cm, szerokość 130 cm. Nad łóżkiem szafki, wyłączniki, żeby był do nich dostęp. No tutaj różnego rodzaju szafeczki, lodówka, czyli już taki typowy camper, van camper w tym przypadku. Jaka to jest pojemność lodówki? Pojemność lodówki to jest chyba 90 litrów, 78 litrów. Tedford, tak, 78 litrów. Tak, tutaj jeszcze fajna rzecz, stopień, który się uchyla, możliwość szybkiego, fajnego wejścia, bezpiecznego i zejścia oczywiście, to się wyjmuje. Łóżko oczywiście możemy sobie też złożyć, pokażę. I jest tutaj miejsce na sprzęt sportowy, czy na wyjazd do Ikei. Chciałbym jeszcze Państwu pokazać łazienkę, bo to nie byle jaka łazienka. Tutaj wszystkie meble robimy z bambusa, tak? Chodzi o to, żeby, bo ten bambus wody się nie boi, a więc można tutaj spokojnie chlapać. Jest on mega wytrzymały. No i też fajnie wygląda, taki ciepły kolor, prawda? A więc w ten sposób to robimy. No, nie jest to tani materiał, no ale nikt nie mówi, że ma być tanio. No, ma być po prostu... ma być super, no ma się sprawdzić. O to chodzi. Jako drzwi, zamiast drzwi, które nam tutaj barykadują, prawda, przejście, używamy rolety. No bo wtedy tutaj, czy otwieramy, czy zamykamy, mamy tutaj pełen, swobodny dostęp. Moduł kuchenny, dosyć sporych rozmiarów, bo na dwa palniki, tutaj jest akurat zintegrowany zlew. O, wyłączyliśmy, trzeba by załączyć pompkę, żeby nam się tutaj woda pokazała. Także spory aneks, gniazdka, wyłączniki. No i oczywiście, no cóż, tutaj mamy miejsce, szufladka mała, niska, tak, na sztuczce, bo mamy tutaj palniki nad. No i potem już jadąc niżej mamy spore szuflady. Szuflady budujemy tak, że wykorzystujemy całą wysokość, tak, że nic tam się tutaj nie wysypuje, prawda? Tak, żeby wykorzystać tą całą przestrzeń. Tutaj jest taka pół szuflady, dlatego że pierwsza połówka z przodu, front, wyjeżdża nam, ja to tak nazywam, na kapcie, na buty, no ale oczywiście można na cokolwiek wykorzystać. I to jest właśnie blacik. I to jest właśnie taki nasz, taki typowy design, który się dosyć mocno już powtarza w różnych naszych van camperach. O, tutaj dodam, że oczywiście przy zamówieniu klient wybiera sobie wzory, kolory, układy, bo tak jak mówi nasza ulotka, robimy spersonalizowane zabudowy, czyli takie custom conversions.
Czy ten typ zabudowy, czyli GT, jest w tym momencie waszym topowym produktem? Tak. To rzeczywiście jest model, który nam się bardzo fajnie sprawdził, przyjął się i tego robimy w tej chwili najwięcej. Mamy jeszcze inne modele, właśnie tak jak mniejsze Go na te szóstkach, mamy MX, czyli takie pod motocrossy, pod sporty. One uzupełniają naszą ofertę, też ich robimy tam w ilości kilkanaście sztuk rocznie, ale tutaj tych właśnie wersji GT robimy tam około kilkadziesiąt sztuk rocznie, głównie na autach Volkswagen Crafter i Mercedes Sprinter. Na te auta mamy homologację całą pojazdową. I tych aut robimy najwięcej, ale oczywiście też robimy na różnych innych autach, jak Renault Master, Trojaczki i tak dalej. Jak radzicie sobie w tej chwili z dostępnością nowych samochodów? Czy zabudowujecie przede wszystkim na pojazdach nowych, fabrycznie nowych, czy w tej chwili raczej bazujecie na pojazdach używanych, bądź tych, które po prostu klient zapewnia i które są już jego własnością? Tak, dobre pytanie. A więc tak radzimy sobie, a to w ten sposób, że w połowie to są nasze auta, gdzie my dostarczamy te auta, tak jak mówiłem, Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter, ale w połowie też są to auta powierzone, które klienci nam przywożą do zabudowy. Dzięki temu jakby mamy ten park aut zapewniony i zajmujemy się już tylko zabudową. Czyli rozumiem, że to nie ogranicza tak naprawdę was tylko do Volkswagena i do Mercedesa, ale możecie zabudować w zasadzie każdy pojazd. Tak jest. Jest to model, który, że tak powiem, jest też pewnym, mówię o modelu zabudowy. Jest on adaptowalny do każdego pojazdu. Tak, dokładnie, bo są to spersonalizowane zabudowy, a więc wszystko wybieramy razem z klientem i robimy to, co sobie tam klient w zasadzie wymarzył, tak? Czy podasz nam właściwie jeden z najbardziej wrażliwych detali ze specyfikacji technicznej, mianowicie masę własną? Jak to wygląda? Tak, tutaj z masą mamy spore doświadczenie, żeby sobie radzić pozytywnie, tak, z masą, bo tutaj wspomnę, że mamy spore doświadczenie w produkcji pojazdów, minibusy, autobusy, bo jesteśmy w tej branży już ponad 15 lat, tak. A więc stosujemy zamiast na przykład sklejek na sufitach, tak jak robi to większość, to jest tam poliwęglan, to są lekkie materiały, których tutaj może nie wszędzie widać, tak, bo już jest to tapicerowane. Sklejki tutaj, te wszystkie, które widzimy, to są sklejki lekkie, laminowane obustronnie. Ale wracając do masy, a więc taki pojazd na gotowo, już taki doposażony, tak, to co widzimy, to jest około 3000 kg. Taki pojazd gotowy do jazdy. Gotowy do jazdy, takiej specyfikacji. Tak, taki jasna pojazd sprawa. 6-metrowy. Gdyby to był auto dłuższe, 7-metrowy, to z racji długości i doposażenia będzie on też cięższy, nie? O kolejne 100, nawet 200 kilo. Bardzo interesują naszych widzów, czytelników takie nawet dokładne detale, jak pojemności zbiorników na czystą wodę, na szarą wodę, z jakiego systemu toaletowego korzystacie i przede wszystkim jaki montujecie też system ogrzewania. Tak, a więc tutaj też jest tak, że każde auto jest w zasadzie inne, tak, bo rozmawiamy z klientem i klient wybiera, czy chce mieć zbiorniki mniejsze, większe. Średnio zawsze ten zbiornik na czystą wodę to jest około 100 litrów. W tym aucie tutaj jest on w tym rejonie pod spodem. Z tej pozycji go nie zobaczymy, musielibyśmy schować łóżko. Czyli tutaj zawsze mamy około 100 litrów czystej wody. Zbiornik szarej wody jest pod autem. On ma z reguły od około 60-80 litrów pojemności i co dodam, jest izolowany, podgrzewany. Czyli wersja zimowa. Tak, bo my już w serii robimy wszystkie auta, że tak powiem, całoroczne, czyli pełna izolacja ścian bocznych, sufitów. Tutaj jest akurat Armaflex 2-centymetrowy. Podłoga typu sandwich, też teraz tego nie zobaczymy, ale zapraszam na naszą produkcję, gdzie ja tutaj wszystko pokażę, jak my to budujemy, tam można zobaczyć krok po kroku te poziomy zabudowy. Czyli tak, podłoga to jest styrodur 2 cm, potem sklejka lekka, potem zwykładzina, potem jest dywan w korytarzu, a więc to tworzy się taki czyli fajny mocna sandwich. Mocna naprawdę kanapka. Tak jest, tak ma być, tak ma być. Jasne. A system toaletowy jest, rozumiem, klasyczny.
Tak, to jest toaleta chemiczna z wyjmowaną kasetą na zewnątrz. To, co w zasadzie jest chyba 99% przyczep i kamperów na rynku. Rozumiem. A ogrzewanie? Ogrzewanie. I tutaj też są różne. Najczęściej jest to taka hybryda piec diesla, boiler przepływowy, który ma również funkcję grzania, grzałki. Oczywiście wersje trumy, czy to truma gaz, kombi oczywiście, czyli z boilerem, truma gaz, truma diesel, a więc no, z klientem to omawiamy co chce, tak? Bo klienci też często wchodzą ze swoim jakimś bagażem doświadczeń, wiedzą co im się wcześniej sprawdziło, co nie i teraz jakby ten budując swój kolejny wymarzony pojazd, no chcą uniknąć już tych wcześniejszych błędów, a więc i to tak się rozdziela, no jest takie pół na pół. Niektórzy klienci wybierają to ogrzewanie gazowe, niektórzy diesla, chociaż tak dodam, że w zasadzie diesel tutaj akurat ma przewagę jakąś taką nawet 60 do 40 bym powiedział. No ostatnio rzeczywiście stał się mocno popularny ze względu na ten problem przede wszystkim z dostępnością butli. Tak. W przypadku dłuższego wyjazdu nie trzeba się już tym interesować, zajmować. Tak. Jeszcze takie pytanie, to jest model bez klimatyzacji, ale tak. Rozumiem, że nie ma również z tym problemu. Tak, oczywiście, to jest model bez klimatyzacji dachowej, bo mamy namiot na dachu. Można oczywiście taką klimę zamontować, tak zwaną podławkową, no ale w przypadku tutaj 6-metrowego auta troszeczkę by nam zabrała tej przestrzeni gdzieś tam pod spodem. No tutaj mamy wersję bez klimy, ale oczywiście jest opcja montażu i w innych wersjach z alkową czy bezalkowy, bez namiotu, to jak najbardziej można klimę na dach wrzucić i lecieć na południe Europy. Okay. Czyli albo na narty, albo na surfing. Tak jest, bo klima ma przecież opcję pompa ciepła, więc jest też grzeje, a więc się podpinamy. I tutaj też jeszcze dodam, że dla klientów, którzy chcą, żeby ta klima działała na postoju, nawet na dziko, to oczywiście wrzucamy pakiet mocnych baterii litowo-jonowych, tak? No wtedy już te 200-400 amperogodzin jest potrzebnych, no i możemy tą klimę zarzucić, podłączyć, uruchomić, działa do kilka dobrych godzin. Oczywiście jeszcze dobra przetwornica, taka, która trzyma, ma parametry. Tutaj akurat bazujemy na Whisper Power, ta firma nas zaopatruje w taki dobry sprzęt, właśnie baterie litowo-jonowe, przetwornice, ładowarki i tak dalej. Także no taki już level wyższy.